Tutaj w rękach mam pitę z greckimi suwlakami, ale w dzisiejszym odcinku, który nagrywamy w Food Town, czyli Food Hallu w fabryce Norbina w Warszawie, spróbuję różnych kuchni świata. Będzie kuchnia gruzińska, amerykańska, meksykańska, chińska i może jeszcze jakaś inna. Ja mam na imię Maciej. I zapraszam do oglądania. Fabryka Norblina to jest w zasadzie takie centrum handlowe. Nie wiem, czy właściciele fabryki Norblina, biuro prasowe, lubi takie określenie, bo oczywiście oni chcieliby mówić, że fabryka Norblina to jest coś więcej. Są tutaj sklepy, są tutaj restauracje, kino, może wszystko wydaje się troszkę takie bardziej fancy. Mimo wszystko jest to centrum handlowe. Jest kilka restauracji, ale też jest food hall. I na tym food hallu jest naprawdę sporo punktów gastronomicznych z kuchniami z całego świata. Może nie ma tam wszystkiego, co można sobie wyobrazić, ale ta różnorodność jest naprawdę duża. I wydaje mi się, że pod kątem różnorodności, a także liczby stoisk, jest to najciekawszy food hall w Warszawie. Nie mówię, że najlepszy, ale że jest tutaj faktycznie ta różnorodność jedna z większych. Także idziemy zobaczyć, co tutaj można zjeść, jakie są stoiska. No i oczywiście spróbujemy zjeść jak najwięcej. Na sam początek zapraszam na wycieczkę i pokazanie wam, co tutaj w ogóle jest. Tutaj Buena Vista Social Food, czyli kuchnia karaibska. Obecna także między innymi w hali koszyki. Pamiętam, że były tam takie wielkie kanapki. Tutaj miejsce z kurczakiem, oi chicken, a dalej Noodle House, czyli azjatyckie makarony, chow mein, jak i udon i makaron ryżowy. Tu po środku sushi, sushi 101. Obok curry leaves, również w hali koszyki obecne miejsce z kuchnią indyjską, a obok dim sum i ramen. Obok kuchni indyjskiej jest jeszcze Mai Tai, czyli kuchnia tajska. Rok temu próbowałem tutaj jedzenia, nie było jakieś porywające. Tutaj wchodzę już do kolejnego pomieszczenia, jest grecki street food, a tutaj dalej fish. Czy to jakieś fish and chips? Dawno nie jadłem w sumie, może bym zjadł. Może trzeba będzie spróbować. Kawałek dalej, kuchnia ukraińska, pielmieni, solianka, barszcz ukraiński. Wszystko, co się z kuchnią ukraińską kojarzy. Tutaj jemy, czyli makaron bian. I obok chmeli suneli, czyli kuchnia gruzińska. Też nazwa mi się z czymś kojarzy. Chyba gdzieś na mieście też jest lokal. No i kolejne pomieszczenie tutaj, food truck z winem, zamknięty. Po drugiej stronie kawiarnia. Piknik, czyli miejsce z flamami alzackimi. Są jakieś bajgle, są jakieś zapiekanki, pierogi. Obok francuskie naleśniki. Tutaj frytki belgijskie. Obok miejsce z gnocchi tylko i wyłącznie. Tutaj są jakieś kanapki z drzewem. Nie wiem, cóż to, no kanapki jakieś. A obok Philly cheese sandwiches smoke. Może Philly cheese steak, może czas na to. Jeszcze tutaj jest kuchnia izraelska, nazywa się Jaffa. I tutaj jeszcze jedno pomieszczenie. Pizza na kawałki tam dalej. Bar. Oraz co? Trzykrotny mistrz burgerowy. I obok chipotle, Mexican grill and nachos. I tyle mojego szybkiego oprowadzania. Jak widzicie, tych punktów gastronomicznych jest tutaj kilkanaście, jeśli nie 20. No nie liczyłem, szczerze mówiąc. Jest ich dużo, na pewno nie wszędzie się uda czegoś spróbować, ale spróbuję zjeść jak najwięcej. Oczywiście idę zamówić pierwszą rzecz. A jeszcze zapomniałem wam przypomnieć, że my już kiedyś w fabryce Norblina byliśmy. Wtedy to było w jakimś takim filmie o Warszawie. Zamówiliśmy jedzenie z czterech punktów i dzisiaj już te dwa punkty z banmi i z kanapkami ryżowymi nie istnieją. Troszkę się tutaj pozmieniło. Otworzyło się trochę nowych konceptów, więc stwierdziłem, że w sumie spoko byłoby to pokazać. Nie jest to żadna współpraca, od razu mówię, przyszedłem tutaj sam z siebie. Wybór tutaj kuchni świata jest naprawdę ogromny i chciałbym przetestować, na ile można zjeść tutaj smacznie, a na ile można wtopić. Wtopić w sensie, że wiecie, wpadka jakaś. Dziwnie to powiedziałem. Pierwsze miejsce, od którego zaczynamy, to stoisko Jemy z makaronem bian, czyli takim szerokim chińskim makaronem zalewanym ostrym olejem. Zamówiłem już wersję z wołowiny. I to jest moje zamówienie, słuchajcie. Widać kawałki wołowiny, obok pak choi i pod tym wszystkim jest ten szeroki makaron. Poprosiłem o ostrą wersję, bo przyznam się szczerze, że ten makaron już raz jedliśmy tutaj i nie poprosiliśmy o wersję ostrą i była po prostu łagodna. Nie miała w sobie ni krzty ostrości, a nie o to w tym makaronie moim zdaniem chodzi. Pani się w ogóle zdziwiła, że chce wersję ostrą. Czuć po samym zapachu, że jest to ostre. Zobaczymy jak bardzo. Jak jedliśmy tego typu makarony w Nowym Jorku, bo pierwszy raz spotkaliśmy się z Bian Noodles właśnie w Nowym Jorku, no to one są faktycznie bardzo, bardzo ostre. Nawet w takiej normalnej wersji, bo oczywiście można sobie jeszcze to ostrzyć. Tak samo było też w Berlinie, jak jedliśmy podobny makaron. Pani też powiedziała, że muszę to dobrze wymieszać, także staram się.
żeby te wszystkie przyprawy, oleje i smaki się ze sobą jakoś w miarę wymieszały. Makaron wygląda naprawdę zjawiskowo. To są takie szerokie i całkiem grube płaty makaronu. Wygląda bosko. Spróbuję. Makaron jest naprawdę pyszny. On jest oblepiony przez taki ostry olej ze sporym dodatkiem chili. W menu nazwany jest ten sos sosem kantońskim. No i do tego mamy wołowinę. Taką duszoną, mięciutką, rozpływającą się, rozpadającą się. Też mocno doprawioną. Jest także daikon. O tutaj. O też takiej delikatnej, rozpływającej się strukturze. A przy tym bardzo mocno słony. Tak jakby ten daikon, a daikon to jest rodzaj rzodkwi, nasiąknął tym olejem. Generalnie bardzo udane danie, dobrze się zaczyna. Ja bardzo lubię ten rodzaj makaronu i muszę powiedzieć, że tutaj nie smakuje jakoś dużo gorzej niż w Berlinie czy w Nowym Jorku. Nie jest może aż tak pysznie, ale jest naprawdę bardzo dobrze. Pamiętajcie tylko o tym, żeby zamówić ten makaron na ostro. Moim zdaniem mógłby być jeszcze ostrzejszy, także następnym razem jak go zamówię, to poproszę o wersję super ostro. To jest jedno z tych dań, które wraz z pikantnością nabiera smaku. Cena takiego makaronu to 37 zł. I jest to naprawdę dość solidna porcja, tego makaronu jest dużo, mięsa też nie brakuje. Jest to całkiem solidny posiłek i myślę, że w ramach obiadu, w ramach lunchu wjedzie jak złoto. Dzwoni mi już Brzyczek z drugim zamówieniem, będzie Philly Cheesesteak. Mam ochotę powspominać sobie Filadelfię. Odebrałem mojego Philly Cheese'a. Wygląda on trochę inaczej niż w Filadelfii, ta bułka jest inna. Bardziej taka bułka do hot doga. Tam to jednak trochę momentami inaczej wyglądało. Ale jest dużo sera, jest cebula, mięso, wołowina, antrykot oraz papryka. Nie ma pieczarek, co jest dla mnie bardzo ważne, bo często w Philly Cheesesteakach, zwłaszcza w Polsce, te pieczarki są dodawane, w Stanach też. Ale zazwyczaj w Stanach można odmówić, w Polsce to bywa różnie. Tutaj były trzy różne pozycje z Philly Cheesesteakiem i jedna zawierała pieczarki, więc siłą rzeczy wybrałem tę najbardziej klasyczną. Odbierając tego Philly Cheesesteaka, dostałem od pana go wydającego dwie rady. Pierwsza jest taka, że ponoć jest to bardzo gorące, bo ten ser jest przede wszystkim bardzo gorący, wykupiony ser, wiadomo. No a druga rzecz, usłyszałem, że muszę wziąć serwetki, bo na pewno się pobrudzę. Myślę, że to jest nieuniknione. Bułka taka miękka się wydaje, taka chrupiąca, miękka, ale taka chrupiąca w takim niekoniecznie fajnym stylu, ale zobaczymy. To faktycznie gorąca. Jest to całkiem smaczny Philly Cheesesteak. Może proporcja cebuli do wołowiny nie jest odpowiednia, bo jest za dużo cebuli, a tej wołowiny jest w stosunku do cebuli za mało. Jeśli chodzi o ten środek, to jest naprawdę nieźle. Tutaj też jest jakiś taki sos, jakiś taki majonez z ketchupem połączony. Może niepotrzebny, bo ten ser i tak się fajnie nam roztopił i mimo, że najwięcej go jest na górze, to można znaleźć go także również w środku. Największą wadą tego Philly Cheesesteaka jest bułka, bo ta bułka jest taka fluffy, taka rozpadająca się, jest miękka, gąbczasta, z zewnątrz jest chrupiąca, ale widzicie, ona jest taka porwana. Nie jest ona smaczna, to po pierwsze, a po drugie niewygodnie je się tego Philly Cheesesteaka, bo on się po prostu rozwala. Co by nie mówić o bułkach w Filadelfii, one tam nie były smaczne zazwyczaj, zwłaszcza w tych dwóch miejscach najbardziej znanych, czyli w Pats i w Ginos, ale lepiej trzymały całość. I to jest właśnie największa wada tego Philly Cheesesteaka, no bo środek jest całkiem dobry, jest właśnie lepszy niż w Ginos i w Pats, aczkolwiek w Campos i w Sonys Philly Cheesesteak bardziej mi smakował. Tak wymieniam te nazwy, bo pamiętam, bo zrobiliśmy sobie taki rajd po tych miejscach z Philly Cheesesteakiem. Zjadłem 4 jednego dnia. Wszystko możecie zobaczyć na kanale, jest film z Filadelfii. A jak zachce się wam Philly Cheesesteaka, no to możecie tutaj przyjść. Nie wiem, może te bułki się poprawią w przyszłości. Ja bym drugi raz z tego Philly Cheesesteaka właśnie przez tę bułkę nie zamówił, mimo że ten środek jest naprawdę okej. Okay. Cena 36 zł. Kolejny punkt, Chmeli Suneli. Czyli kuchnia gruzińska, zamówimy Chinkali. Chodzą za mną Chinkali od jakiegoś czasu. Dużo różnego rodzaju pierogów jadłem w ostatnich miesiącach, ale to głównie były jakieś chińskie pierożki albo polskie pierogi, a na gruzińskie mam chętkę. Póki co na Chinkali czekałem najdłużej, bo około 15 minut. Reszta rzeczy poniżej 10 minut była wydawana. Mam tutaj 3 Chinkali z wołowiną. Tak się prezentują. Oczywiście można zamówić więcej naraz, są różne wersje. Są wersje z serem, z baraniną. Jeszcze był jakiś jeden wariant wegetariański. I tutaj mam sos adżika, to jest taki gruziński, pikantny sos. Zamawiając to Chinkali, pani mnie zapytała, a jaki sos? Ja sobie myślę, po co w ogóle sos do Chinkali? No i okazało się, że po prostu jestem naciągnięty na dodatkowy zakup, bo taki sos kosztuje 5 zł. Ja myślałem, że po prostu sos do Chinkali dają, bo nie wiem,
taka jest polityka firmy, ale nie, polityka firmy jest taka, żeby zapytać jakiś sos i w ten sposób właśnie naciągnąć potencjalnego gościa. Generalnie w Gruzji nigdzie się chinkali z sosem nie je. Nie spotkaliśmy się z tym, będąc w Gruzji. Raczej to się je bez sosu. Biorę jedno chinkali, nadgryzam. Jest trochę tego bulionu w środku, jest on bardzo smaczny, słony. No i teraz mogę zjeść resztę pieroga. Poza oczywiście tym trzymadłem. To jest bardzo grube ciasto i może być w środku surowe. Ono jest tylko po to, żeby złapać chinkali. Dobre, soczyste mięsko w środku. No i delikatne ciasto. Jest takie gładziutkie, bardzo ładne. Nie zawsze się takie spotyka w restauracjach gruzińskich. Jest smaczne i soczyste, bez jakichkolwiek dodatków. Zestaw trzech chinkali z wołowiną kosztuje 27 zł. Pamiętam, że w Gruzji bywały miejsca, że jedno chinkali kosztowało jeden... Nie pamiętam tej waluty. Sprawdzam. Gruzińska waluta to lari i pamiętam, że były tam takie miejsca, że jedno chinkali kosztowało jedno lari. To jest w tym momencie złoty 65. Także tutaj troszkę drożej. Oczywiście jak bierzecie większy zestaw, no to proporcjonalnie kwota za jedno chinkali jest już niższa. Spróbowałem sobie tego sosu troszeczkę. On jest mocno paprykowy, trochę pikantny faktycznie i bardzo smaczny, ale nie do chinkali, do mięsa moim zdaniem. Może tutaj ludzie przychodząc, zamawiając chinkali, sami prosili o sosy, dlatego go proponują tutaj również pozostałym klientom. Ja się zdziwiłem troszkę tym pytaniem i tak troszkę zmieszałem i stwierdziłem, że muszę coś wybrać. Straciłem 5 zł. Kolejne miejsce, którego zamówiłem, to See You Fish and Fish. Jak sama nazwa wskazuje, jest tam fish and chips, ale takie fish and chips w trochę innym wydaniu, bo z tego co się dowiedziałem, są to ryby w tempurze. Czy to będzie dobre? Nie wiem, ale mam chętkę na fish and chips, bo ostatni raz jadłem w Londynie, a to już minął rok. Mam swoje fish and chips, jest to dorsz, tempura z dorsza w zasadzie. To odróżnia to fish and chips od takiego klasycznego brytyjskiego fish and chips. Bardzo chrupiące jest to ciasto. W Wielkiej Brytanii jest piwne ciasto, a tutaj, patrzcie jak to wygląda od środka, wygląda nieźle. Soczysta, delikatna rybka w środku. Ta panierka trochę tłustawa. I wciąż jest bardzo gorące. Poza rybą nie mam klasycznych frytek. Można zamówić klasyczne frytki, ale te ziemniaczki się do mnie uśmiechały. Mocno przyprawione papryką. Smaczne ziemniaczki, też bardzo gorące. A to? A tak, to jest sos tatarski. Też niezły. Chyba muszę chwilę poczekać, aż to troszkę ostygnie, bo jest za gorąco, żeby to jeść. Dorsz jest naprawdę smaczny, ma świetną, rozpadającą się konsystencję, jest soczysty, jest delikatny w smaku, ale trochę ta panierka go zabija. W sensie, ta panierka jest bardzo chrupiąca, to jest super, ale też jest jednak za tłusta, jak na mój gust. Ja to obficie skropiłem cytryną, a i tak to nie do końca pomogło. Wiadomo, ryba smażona w głębokim tłuszczu będzie tłusta, zwłaszcza ta panierka, ale wydaje mi się, że może być mniej tłusta niż tutaj. To też nie jest jakieś nie wiadomo jak ociekające tłuszczem. Po prostu wolę, gdy te smażone rzeczy są jednak bardziej z tego tłuszczu odsączone. No i też wydaje mi się, że akurat takie typowe brytyjskie ciasto piwne, które mieliśmy na przykład ryby w Londynie, wypadało lepiej od tej tempury. Za to ziemniaczki pierwsza klasa, sos tatarski też bardzo dobry. To jest w ogóle najdroższa rzecz, jaką tutaj zamówiłem, bo ten zestaw tutaj w całości kosztuje 52 zł. Także dość dużo. Porównując nawet do innych miejsc, jest to jednak dość wysoka cena. Aczkolwiek, jeśli zaobserwujecie to miejsce na Instagramie przy składaniu zamówienia, to dostaniecie 10% zniżki. Ja dostałem zniżkę 5,20. Mam kolejne zamówienie. Zamówienie z miejsca, które nazywa się Pita Bros. Jest to grecka pita. Mieliśmy już kuchnię chińską, kuchnię amerykańską, potem była kuchnia gruzińska, kuchnia brytyjska, no i teraz kuchnia grecka. Pita z suwlakiem, z frytkami. Jest to wersja standardowa. Można wziąć też wersję XL, wtedy jest więcej mięsa, aczkolwiek wydaje mi się dość mocno wypchana. Ale nie, chyba to mięso jest tylko tutaj na wierzchu, a niżej już są fryteczki oraz sos tzatziki. Poza kurczakiem, frytkami i sosem tzatziki widzę też czerwoną cebulę, trochę pietruszki prawdopodobnie. To są suwlaki, czyli taki szaszłyk grillowany w zasadzie z kurczaka. Tutaj już porozkładane tak, żeby wyglądało ładnie. Mięsko smakuje jak taki dobrze doprawiony i dobrze ugrillowany kurczak gdzieś na działce. Grill w baraku, hamburgery, zaczadzenie. Generalnie jest to całkiem smaczne, ten kurczak jest fajny, soczysty, dobrze doprawiony, bardzo wyraźnie doprawiony różnymi ziołami i papryką. Mięsko naprawdę świetne, też czuć, że jest przygotowywane na grillu. Do tego naprawdę świetne tzatziki, pomidory, czerwona cebula. Są frytki, które są takie ok. Generalnie gdybym miał tą pitę bez frytek, to też byłbym zadowolony, ale wiem, że faktycznie
greckie pity wypycha się właśnie i suwlakami, i frytkami naraz. Także to jest ta autentyczność, o którą pewnie tutaj też w jakimś stopniu chodzi. Ale mi szczerze mówiąc te frytki smaku nie dodają. Fajna rzecz, fajna alternatywa dla innego street foodu, bardziej popularnego, który też tutaj jest dostępny. Także jeśli chcecie coś takiego do łapy, no to może właśnie taka pita. Choć muszę przyznać, dość trudno się ją je i myślę, że gdybym chciał ją zjeść w biegu, no to byłby pewien problem. Koszt takiej pity 29 zł. To jest ta wersja z jednym suwlakiem, wersja z dwoma suwlakami kosztuje bodajże 36 zł, czyli w sumie niewiele drożej, a jest dwa razy więcej mięsa. I chyba jeszcze jedna rzecz. Kuchnia meksykańska, obiecałem wam. Zamówiłem tacosy z miejsca, które nazywa się Chipotle. Chipotle, jak ta znana sieć amerykańska, ale to nie jest ta znana sieć amerykańska. Tutaj jest ta pizza na kawałki, ale szczerze mówiąc niespecjalnie wyglądają te kawałki, te slajsy. A ja tutaj sobie jeszcze wezmę kawusię i może kawałek serniczka. Kawusia jest, serniczek jest baskijski. Kawiarnia nazywa się Dobre Miejsce, tego chyba wcześniej nie powiedziałem. Ale na razie czekam na tacosy. Tu mam bzyczek i myślę, że szybko powinienem je dostać. Ile można czekać na tacosy? Trzy tacosy carnitas. Jest szarpana wieprzowina, kolendra, czerwona cebulka. Ananas nie wiem, czy jest tutaj w tacosach, czy był w marynacie do wieprzowiny. Papryka, ale taka marynowana. Skrapiam to limonką. Te tortille troszkę takie twardawe. Ja wolę, gdy są jednak takie bardziej miękkie. Nie, ale może będą dobre. Spróbujmy. Oj, nie. Tortille, nie? Dla mnie za twarde. A tuż mięso, nawet widać, że jest za suche. No powiedzcie, że tego nie widzicie. No jest za suche. Pierwszy moment wgryzienia się jest fajny, bo dobrze smakuje to mięso, ale po prostu po chwili musimy takie przeżuwać i przeżuwać i to nie jest spoko. No i czuć, że ta wieprzowina była marynowana w tym ananasie, bo ma taką fajną słodycz. Także smak w porządku mięsa, ale jego soczystość już niekoniecznie. Są wprawdzie salsy jakieś, więc sobie mogę jej dodać. Jest to salsa chipotle, także trochę pikantna, trochę wędzona. No i teraz na pewno będzie lepiej. To jest największy ból w miejscach z tacosami i generalnie z takim meksykańskim street foodem, że często to mięso leży w jakichś bemarach, no bo przygotowanie takiego mięsa trochę trwa i ono musi gdzieś czekać, później jest ewentualnie podgrzewane, no i traci tę soczystość po prostu z upływem czasu, niestety. A zobaczmy jeszcze tą żółtą salsę. Jest to salsa mango typowa, taka słodziutka. Tam oczywiście w ofercie jest więcej rodzajów tacosów. Ja wybrałem carnitas, bo to jest taka rzecz, którą najczęściej gdzieś zamawiam. Za trzy tacosy zapłaciłem 39 zł. Tak uogólniając cały poziom tutejszego jedzenia, no to myślę, że to nie były posiłki, na które specjalnie tylko dla nich warto tu przyjeżdżać. Może poza tym makaronem, bo faktycznie za bardzo nie ma nigdzie Bian Bian Noodles w Warszawie. W My Food China na Garażowej jest coś w tym rodzaju, a tam jest tylko taka wersja bezmięsna. Siemanko! Siemka! Vlog Kesha nas odwiedził. Dzień dobry. No i słuchajcie, czas na serniczek. Sernik baskijski, bardzo smaczny. Zazwyczaj zobaczymy jak tutaj. Pyszny kremowy sernik. Słodziutki. Wydaje mi się, że bardziej niż serniki baskijskie, które jadłem do tej pory. Pyszny, naprawdę pyszny. Wierzch spalony nie jest aż tak dobry, jak to bywa czasem, ale generalnie to jest tylko już takie moje marudzenie, bo to jest sama przyjemność jedzenie takiego sernika. A kawusia też dobra. No dobra, naprawdę, to jest szybki przelew. 12 zł kosztował. Łącznie zapłaciłem 31,90, więc sernik kosztował 18,90. Jakoś tak. I myślę, że ten sernik jest naprawdę fantastycznym zwieńczeniem wizyty w tym miejscu. Były rzeczy dobre, były rzeczy gorsze. Do faworytów na pewno zaliczę ten makaron Bian Bian. On był świetny. Na pewno też Hinkali, bardzo, bardzo dobre. Ta grecka pita była z jednej strony świetna, ale z drugiej strony te frytki. Obiektywnie była ta pita super, subiektywnie wolałbym trochę inny. No i co, i ten serniczek też naprawdę świetny, także to jest taka czwórka faworytów. Mniej mi smakowała ta ryba, za tłusta panierka, te tacosy, zbyt suche mięso. No i Philly Cheesesteak, który miał po prostu tą rozpadającą się bułę, która była i niesmaczna, i niewygodna. Czy można dobrze zjeść w fabryce Norblina w Foodtown? Można, ale trzeba wiedzieć gdzie. I to jest generalnie typowe dla wszystkich food halli, czy takich miejsc jak Nocny Market, że są stoiska lepsze i gorsze, trzeba po prostu wiedzieć, które wybrać. Jeśli chcecie, żebym odwiedził jakiś food hall w Warszawie, czy w innym mieście w Polsce, no to proponujcie te food hall'e w komentarzach i jak będziemy w jakimś mieście, albo będziemy mieć czas w Warszawie, to po prostu gdzieś się wybierzemy, tak samo jak tutaj, bez żadnej współpracy. Ja jeszcze tutaj ten serniczek dokończę. A oprócz polecania innych food hall'i, to polecajcie także inne miejsca, inne punkty gastronomiczne tutaj, Food Town w fabryce Norblina, żeby też osoby, które przeglądają komentarze, wiedziały, gdzie ewentualnie jeszcze
warto tutaj na tym food hallu zjeść. No i jeśli macie jakieś doświadczenia z tutejszymi restauracjami, no to też dawajcie znać, czy warto je odwiedzać. Wasze opinie są dla nas pomocne. Wszystko sobie zapiszemy, tak jak mówiłem. A ja już przy tym serniku, rozgadany na koniec, się żegnam. Widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.